Cześć kochani, to znowu ja, Natalia, i w dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać takiego wakacyjnego krabika. A do wykonania tego zdobienia użyjemy hybrydy Keep Calm Bia Diva, Neon Red i nowego Tip Topu, hybrydy Chica Banana Florida Dreams i żelu X-White, żelu Arte Brillante Black Poison i neonowej syrenki w kolorze żółtym oraz pędzelków Master Art 005 i pędzla do żelu. Ja tutaj na wzornik nanoszę sobie kolor Florida Dreams i robię to tylko w tej górnej części mojego tipsa, a na dole mojego wzornika ląduje kolor Chica Banana. Następnie oba te kolory ze sobą przecieniowuję za pomocą pędzelka do żelu. Nie zależy mi tutaj na jakimś takim ładnym przejściu, dlatego nie robię tego gąbeczką. Chodzi o to, żeby było widać tą taką strukturę. Następnie te hybrydy utwardzam w lampie przez 30 sekund i znowu na górę wzornika nakładam sobie kolor Florida Dreams dla lepszego krycia, a na dół znowu ląduje mi kolor Chica Banana. Oba te kolory ponownie przecieniowywuję sobie za pomocą pędzelka do żelu. Ja używam tutaj pędzla szóstki, ale Wy możecie tak naprawdę użyć każdego innego pędzelka. Ponownie utwardzam te oba kolory w lampie przez 30 sekund. No i teraz za pomocą pędzelka Master Art 005 maluję sobie kształt mojego krabika bazowym kolorem, czyli kolorem Neon Red, i następnie ten kształt w środku dokładnie wypełniam. Kiedy baza dla mojego kraba jest gotowa, to domalowywuję mu szczypce. Ja staram się je umieścić dosyć wysoko na moim wzorniku. Nie zapominam również o jego nóżkach i to wszystko maluję na jedną warstwę. Poczętą warstwę utwardzam w lampie przez 30 sekund. No i mojego kraba przecieniowywuję sobie za pomocą hybrydy Keep Calm Bia Diva. Jeżeli nie macie tego koloru, to możecie użyć każdego innego, który jest po prostu ciemniejszy od naszej bazy, czyli od koloru Neon Red. Następnie tą hybrydę utwardzam w lampie przez 30 sekund. Ja jeszcze postanowiłam paluszkiem tutaj na dół wzornika wetrzeć sobie odrobinę żółtej syrenki. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, to nie musicie tego robić. Mnie zależało, żeby nadać taki jakby efekt piasku właśnie na dole tego tipsa. No i cały wzornik pokrywam sobie za pomocą tip-topa, żeby zabezpieczyć tą syrenkę. Następnie tip-top utwardzam w lampie przez 30 sekund. No i teraz biorę sobie żel Arte Brillante Black Poison i obramowywuję całego tego mojego krabika. Pamiętajcie, że żel Arte Brillante nie posiada dyspersji, więc jak najbardziej możemy tutaj pracować nim na powierzchni wzornika. Nie będziemy już musieli dodatkowo pokrywać całego zdobienia topem. Kontury utwardzam w lampie przez 30 sekund i jeszcze wziąłam sobie biały żel X-White i dodałam gdzieniegdzie na tym moim krabiku kilka takich błysków. Te błyski utwardziłam w lampie przez 30 sekund i na górę wzornika nałożyłam sobie mieszankę żelu X-White i Tip Topu. Nie chciałam, żeby ta góra była tutaj taka pusta. Ładnie rozprowadziłam sobie cieniutką warstewką ten produkt i następnie tip-topem gdzieniegdzie pododawałam kilka kropeczek, które pięknie mi się rozpłynęły, tworząc pianę morską. Tą pianę utwardziłam przez 30 sekund w lampie. No i jeszcze postanowiłam za pomocą tip-topu nadbudować sobie niektóre elementy z mojego kraba, żeby po prostu był on taki 3D. Tip top utwardziłam na koniec w lampie przez 30 sekund i tak wygląda już gotowe wakacyjne zdobienie.